przypadkowo zniszczył 2000 Dawekusa, odłączył zamrażarkę, w której znajdowały się szczepionki. Prawie 2000 dawek zniszczonych. W szpitalu w Bostonie jeden ze sprzątaczy omyłkowo odłączył z zasilania zamrażarkę, w której znajdowały się szczepionki Moderny. 1900 dawek musiało zostać zniszczonych. Rzecznik szpitala w dzielnicy Jamaica Plain przekazał, że osoba sprzątająca szpital przypadkowo poluzowała wtyczkę podczas sprzątania. W efekcie szczepionki przez kilka godzin nie były przechowywane w odpowiedniej temperaturze i nie nadawały się do podania pacjentom. Przedstawiciele centrum medycznego zapewniają, że szczepionki były przechowywane w bezpiecznym miejscu. Wszczęte zostało specjalne postępowanie wyjaśniające, dlaczego nie zadziałał alarm, który miał włączyć się w przypadku utraty zasilania. Komisja będzie wyjaśniać też, dlaczego na zachowanie sprzątacza nie zareagowała osoba nadzorująca system monitoringu. Organizowane są dodatkowe dawki. Nie przewidujemy zakłóceń w programie szczepień, zapewnił rzecznik sieci bostońskich szpitali Letoto. 2 godziny w pokojowej temperaturze od początku pandemii w stanie Massachusetts odnotowano ponad 500 tysięcy przypadków zakażeń. Wyzdrowiało ponad 394 tysięcy osób, zmarło 1433. W całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 25 milionów przypadków zakażeń, zmarło ponad 429 tysięcy osób, to największe liczby zachorowań i zgonów na całym świecie. Szczepionki Moderny można przechowywać maksymalnie 6 miesięcy w temperaturze od minus 25 stopni Celsjusza do minus 15 stopni Celsjusza. W przypadku szczepionki Pfizera temperatura ta wynosi ok. minus 70 stopnia Celsjusza. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę Moderny można przechowywać do 30 dni w temperaturze od 2 stopnia Celsjusza do 8 stopnia Celsjusza, a w przypadku produktu Pfizera i BioNTech okres ten wynosi maksymalnie 5 dni. W temperaturze pokojowej do 30 stopnia Celsjusza, obie szczepionki mogą przebywać maksymalnie 2 godziny,